zaleźć tam. A tam są dwa. A na pewno jest mój? Nie, otwarty jest. Na pewno jest jeden. Dzisiaj odbywają się 14 powiatowe zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych. Organizowane są przez Zarząd Oddziału Powiatowego wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Startują 19 drużyn, zwycięzcy eliminacji gminnych i wszystkie drużyny kobiece, które są na terenie powiatu pabianickiego, obojętnie czy są z gminy 3 czy 5, powiedzmy wszystkie mają prawo startu. A czy ze wszystkich gmin biorą udział? Powinni być ze wszystkich. Mamy jednak wyjątek, że gminy Ksawerów. No jest to trochę może wyjątkowo, bo dzisiaj mają przekazanie samochodu i nie startują drużyna Woli Zaradzyńskiej. Powiedzmy, jakie konkurencje na nich dzisiaj czekają? No to mamy pierwszy bieg sztafetowy 7 x 50 m z przeszkodami oraz rozwinięcie bojowe, dwa odcinki linii tłocznej i po dwie roty po dwa odcinki linii gaśniczej ze sprawieniem linią sawną. Dlaczego akurat takie konkurencje? No to jest jakby regulamin już od wielu lat. Zawodów sportowo-pożarniczych, ochotniczych straży pożarnych jest to powiedzmy regulamin i według tego regulaminu, bo to są eliminacje powiedzmy do ogólnopolskich zawodów sportowo-pożarniczych. Zwycięzca tych zawodów, no bo to zawody wojewódzkie odbywają się co 4 lata. My zawody powiatowe co 2 lata, także w tym roku jakby zwycięzca będzie tylko u nas w tym, ale na przyszłych zawodach zwycięzca zawodów powiatowych będzie reprezentował powiat pabianicki na zawodach wojewódzkich. A jaki jest cel ogólnie tych zawodów? No to jest podniesienie sprawności, sprawdzenie sprzętu pożarniczego, no i ogólnie podniesienie sprawności i integracja po prostu strażaków powiatu pabianickiego. Wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach, wspólnie my jako Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej organizujemy zawody dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu pabianickiego i dzisiaj mamy przyjemność gościć na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. My jako komenda przygotowujemy tory, przygotowujemy sekretariat, zliczamy punktację, czasy, organizujemy obiekt, rozmawiamy z zarządcą, bo to jest ogromne przedsięwzięcie, żeby takie zawody zorganizować. Trzeba się umówić z właścicielem, jaka jest możliwość wykorzystania obiektu. No i dzisiaj jesteśmy tutaj gośćmi na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach. A możemy powiedzieć, ilu sędziów jest oceniających te zawody? Dzisiaj sędziuje 16 sędziów, w tym sędzia główny. Sędzia, który ma certyfikat międzynarodowy, gdzie sędziuje międzynarodowe zawody, druh Marek Duda. Sędziowie są powołani rozkazem komendanta powiatowego i są to członkowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu pabiańskiego. Zaczęliśmy zgodnie z regulaminem sztafetą pożarniczą. Składa się z 9 zawodników drużyna. Każdy z zawodników ma do pokonania jedną przeszkodę. Zaczynamy od podłączenia węża W75 do rozdzielacza, potem kolejne przeszkody, każdy zawodnik i kończymy konkurencję również podpięciem do rozdzielacza, ale węża W52 z drugiego końca podpinamy prątownicę i zawodnik przechodzi granicę mety. Tak mniej więcej przebiega sztafeta pożarnicza 7 x 50. Kolejna konkurencja, która przed nami, to ćwiczenie bojowe. Tutaj startuje 8 zawodników.
Składa się drużyna z dwóch rot, dowódcy, łącznika i rozdzielaczowego. Każdy z tych zawodników również ma przypisane, określone swoje zadania do wykonania. Tutaj ćwiczymy na mokro, czyli wykonanie zadania polega na zassaniu wody, podaniu ich w linii wężowe i strącenie przeszkód. Po strąceniu ostatniej przeszkody kończy się konkurencja, zamykany jest czas ćwiczenia. Powiedzmy, co się liczy? Szybkość, czas, czy są jakieś punkty, nie wiem, jak to się nazywa, generalnie karne, czy jakieś inne? W zasadzie wszystkie elementy, które Pani wymieniła, się liczą. Liczy się czas i prawidłowe wykonanie zadania. Regulamin określa dość surowo zasady wykonania poszczególnych czynności i każde wykonanie niezgodnie z regulaminem skutkuje punktami karnymi. A jakby Pan mógł już podsumować tę pierwszą konkurencję z Pańskiego punktu widzenia? Na 19 drużyn startujących tylko dwie uzyskały punkty karne, czyli poziom jest dobry, wysoki. Widać, że wyszkolenie było we właściwym kierunku. Tak, dla przykładu, jeśli chodzi o bieg sztafetowy, różnica między paniami a seniorami jest, jeśli chodzi o czas, dość spora. Od pierwsze miejsca w granicach 20 sekund różnicy i panie jeszcze miały ułatwienie, bo nie mają przeszkody ściany, przez którą strażacy muszą przeskoczyć, tylko mają płotek lekkoatletyczny. A jeszcze dopytam o wiek uczestników. Tutaj może startować zawodnik, który ma 16 lat, ale musi mieć zgodę opiekunów, rodziców do 18 lat. To dotyczy tych zawodników, a od 18 lat i górna granica jest nieokreślona. Prosimy sędziego o przekazanie karty z pierwszego biegu. Pamiętajcie o komenda. Druga rota, woda naprzód! Okej. Okay.
drogie panie, jak to uczyniłyście, że wygrałyście, jesteście najlepsze? My same nie wiem, jak to zrobiłyśmy. Trenowałyśmy wspólnie 2 tygodnie za wzięcie, od rana do wieczora i nam się udało. Na czym polegały te przygotowania, te treningi, ciężkie przygotowania? Mieliśmy ustawiony tor w trochę gorszych warunkach niż tutaj, ale tak jak to się odbywało tu, tak mieliśmy przygotowany tor w swojej jednostce i tam żeśmy trenowały, tak? Spotykały się wieczorami, każdy kiedy miał czas. Na rosę. Tak, tak. Właśnie było to ciężko, bo już szybko się robi ciemno, więc mieliśmy utrudnione troszkę warunki. Z przygodami, wypadkami. O, tak, z przygodami, wypadkami, niegroźnymi kontuzjami, ale na szczęście wszystko się udało. I się dzisiaj udało. A która konkurencja waszym zdaniem jest trudniejsza, łatwiejsza i dlaczego? Bojówka, tak? No bojówka jest więcej rzeczy do zrobienia, komendy. Trzeba mniej błędów popełnić. No. Tak, tak. Podpięcia, żeby się nie wypięło, żeby wszystko zgodnie z regulaminem było, także to nam większy stres przed tym mieliśmy chyba. No właśnie, a co się liczy właśnie podczas tej konkurencji? No dobra zabawa. Dobra zabawa. I współpraca. I tak, współpraca dobra. Między nami. No. Opanowanie, komendy, dobre podpięcie. Nie no, jest dobrze. Tak, tam nie ma co. Czyli co, kobietkom jest trudniej niż facetom? Trudniej, dużo trudniej. My mamy mniej siły, mniej trenujemy na pewno niż oni na co dzień do pożarów, także trudniej. Tak. Węże są też dość ciężkie, więc nawet rzucić ten wąż to też jest wyzwanie, tak? Dobiec z tym ciężarem, później rzucić wąż, żeby się rozwinął, to było wyzwanie. To na koniec zapytam, co wam daje udział w tych zawodach? Radość. Radość, dobrą zabawę, tak. Te spotkania wieczorne, taki bieg, trening, to naprawdę endorfiny się wydzielały i człowiek może zmęczony, ale był zadowolony, tak. I jesteśmy chyba najstarszą, raczej... No. Ej, o tym nie trzeba było mówić, nie? Chyba jest... Emerytami, prawda? Tak, najstarszą, raczej... Nasz... O tym bardziej trzeba mówić, że wygrałyście. Wspólny wiek nam chyba... Po 50 jednak można. Tak, po 50 można i... No i...
rodzina te rodziny uzyskała tam 50 centrów zielona. Przejdziemy teraz do odczytania protokołu sędziego głównego z naszych dzisiejszych zawodów. W dniu 30 września 2023 roku przeprowadzono w miejscowości Pawielnice Stadion Tmosir powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 19 drużyn OSP, w tym 5 kobiecych. Komisję sędziowską powołał prezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach. Ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco. Grupa C, ćwiczenie bojowe, pierwsze miejsce z wynikiem 58,71 OSP Rydzyny. Drugie miejsce z wynikiem 62,99 OSP Kazimierz. Trzecie miejsce z wynikiem 72,09 OSP Kudrowice. Sztafeta pożarnicza 7x50. Pierwsze miejsce z wynikiem 77,20 OSP Kudrowice. Drugie miejsce z wynikiem 78,40 OSP Konin. Trzecie miejsce z wynikiem 81,79 OSP Rydzyny. Drużyny męskie, grupa A. Ćwiczenie bojowe. Pierwsze miejsce OSP Orpelów z wynikiem 38,66. Drugie miejsce OSP Piętków z wynikiem 41,00. Trzecie miejsce OSP Dłutów z wynikiem 41,06. Sztafeta pożarnicza 7x50. Pierwsze miejsce OSP Lutomiersk z wynikiem 60,70. Drugie miejsce OSP Orpelów z wynikiem 61,76. Trzecie miejsce OSP Piętków z wynikiem 62,10 punkta. Klasyfikacja generalna dla drużyn ochotniczych straży pożarnych przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce w grupie C kobiecej z wynikiem 140,50 OSP Rydzyny. Drugie miejsce z wynikiem 148,05 OSP Kazimierz. Trzecie miejsce z wynikiem 149,29 OSP Kudrowice.
Czwarte miejsce z wynikiem 151,43 OSP Konin. Piąte miejsce z wynikiem 187,89 OSP Dobroń. Drużyny męskie grupa A. Pierwsze miejsce z wynikiem 100,42 OSP Orpelów. Drugie miejsce z wynikiem 103,10 OSP Piętków. Trzecie miejsce z wynikiem 109,13 OSP Dłutów. Czwarte miejsce z wynikiem 111,04 OSP Szydłów. Piąte miejsce z wynikiem 114,65 OSP Markówka. Szóste miejsce z wynikiem 116,98 OSP Dobroń. Siódme miejsce z wynikiem 117,41 OSP Pabianice. Ósme miejsce z wynikiem 119,61 OSP Rydzyny. Dziewiąte miejsce z wynikiem 119,97 OSP Lutomiersk. Dziesiąte miejsce z wynikiem 125,02 OSP Chechło. Jedenaste miejsce z wynikiem 130,06 OSP Tążewy. Dwunaste miejsce z wynikiem 139,93 OSP Kudrowice. Trzynaste miejsce z wynikiem 156,48 OSP Konstantynów Łódzki. 14 miejsce z wynikiem 164,80 punkta OSP Górka Pawienicka. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty dotyczące przebiegu i oceny zawodów. W czasie zawodów nie odnotowano wypadków. Jednocześnie stwierdzam, że zawody zorganizowane były na wysokim poziomie. Wnosi się następujące, nie wnosi się uwag. Podpisał sędzia główny zawodów sportowo-pożarniczych Brzuch Marek Ruda. Dziękuję. Szanowne druhny, druhowie, drodzy zaproszeni goście, ale przede wszystkim drogie uczestniczki i uczestnicy. Gratuluję sportowej rywalizacji w duchu rycerskich zasad, w duchu fair play. Wygrali ci, którzy osiągnęli najlepsze czasy przy spełnieniu tych zasad regulaminowych i gratuluję zarówno druhnom, jak i druhom tych czołowych lokat, ale gratuluję każdej i każdemu z was tego, że braliście udział w dzisiejszych zawodach, zaangażowaliście się, poświęciliście czas, budowaliście też tą wspólnotę w ramach swoich drużyn, dzięki czemu jesteście lepiej i tak fizycznie i mentalnie przygotowani do działań ratowniczo-gaśniczych. Szanowne druhny i druhowie, tak jak wspomniałem na otwarciu, zawody to czas zdrowej rywalizacji. Widzę, że po zawodach żadna drużyna nie wyjechała przed zakończeniem. To jest duże osiągnięcie, że jest taka dobra sportowa rywalizacja. Gratuluję druhowi prezesowi zarządu oddziału powiatowego, druhowi Romanowi Figlowi wraz z zarządem panu komendantowi powiatowemu, panu brygadierowi Jackowi Karczowi wraz z funkcjonariuszami świetnego przygotowania zawodów. Wiem, że czekają tutaj nagrody i finansowe i puchary, więc pozwolę tak sobie zaspoilerować, że też panu staroście Krzysztofowi Haburze dziękuję za to, że starostwo powiatowe w Pawianicach pamięta o strażakach ochotnikach. Nie chodzi tylko o zawody, ale też o inne działania adresowane do strażaków. I szanowne druhny, druhowie, drodzy strażacy, widzimy, że mieszkańcy powiatu pabianickiego, waszych miejscowości, gmin mogą czuć się bezpiecznie. Ja też dziękuję za bardzo gościnne, miłe przyjęcie dzisiaj, za te wszystkie wspólne rozmowy i pamiętajcie, pożary gaście, ale ducha nie gaście. Wszystkiego najlepszego. Szanowni zaproszeni goście, panowie prezesowie, ale w sposób szczególny wy, druhny i druhowie, uczestniczcy zawodów powiatowych. W imieniu łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Grzegorza Janowskiego oraz własnym jako koordynatora do spraw OSP. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, bo reprezentujecie swoje gminy i byliście w nich tam zwycięzcami i każdy z was powinien się czuć zwycięzcą, ale w sposób szczególny gratuluję tym, którzy zajęli oczywiście te miejsca premiowane.
Odpowiednie przygotowanie fizyczne jest kluczowym elementem do prawidłowego przygotowania do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. I wy dzisiaj to potwierdzacie, że jednocześnie przygotowując się do zawodów, również dbacie o dobre przygotowanie do podstawowego naszego działania, czyli uczestnictwa bezpośrednio w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Za to wam bardzo serdecznie chciałbym podziękować za poświęcony czas, za wasze zaangażowanie i za to, że na co dzień strzeżecie bezpieczeństwa tych społeczności lokalnych, ale jest potrzeba również i tych szerszych społeczności, czy powiatu, czy województwa, jeżeli jesteście w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. I z tej strony, z mojej strony jako koordynatora, bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że zawsze możemy liczyć na współdziałanie, współpracę i wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej, ale generalnie bezpieczeństwa mieszkańców, tych, którzy tego potrzebują. Jeszcze raz gratuluję wszystkim zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów na tej niwie sportowej, ale i dobrego rozwoju wszystkim jednostkom z terenu powiatu paganickiego. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, druhny i druhowie, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam na zakończeniu dzisiejszych zawodów. Ustaliliśmy z panią wójt Grażyną Maślanką-Olczyk i z panem wójtem Robertem Jarzębakiem, że zabiorę głos w naszym imieniu, w imieniu samorządów, które, jak wszyscy tutaj wiemy, na co dzień wspierają druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Mieliśmy dzisiaj okazję obejrzeć część zawodów i muszę powiedzieć, że tak jak zwykle byliśmy świadkami waszej fachowości, sprawności i takiego naprawdę dobrego strażackiego podejścia. To oczywiście sprawia, że my mieszkańcy naszego powiatu możemy czuć się bezpiecznie. Wiemy, że dzięki waszej fachowości właśnie nasze bezpieczeństwo jest niezagrożone, możemy spać spokojnie, wiedząc, że wy, druhny i druhowie, nad nami czuwacie. Nie dziwię się, że dzisiaj wygrał Orpelów, bo ma tak znakomitych kibiców i tak znakomitych fan klub, że nie mogło być po prostu innego wyniku. Ale oczywiście gratulujemy wszystkim dzisiaj biorącym udział, szczególnie oczywiście zwycięzcom. Życzymy wam, druhny i druhowie, serdecznie, aby wasza służba przebiegała zawsze w spokoju, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, żebyśmy wszyscy działali na rzecz naszego powiatu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Przyszedł czas na puchary i nagrody i dlatego bardzo proszę wiceprezesa Zarządu Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych drucha Adama Nowaka oraz łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, starszego brygadiera Pawła Malinowskiego o wręczenie pucharów i dyplomów. Poproszę, w asyście poproszę drucha prezesa i pana komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pawianicach, OSP Kudrowice. Prosimy o wystąpienie drużyny. Dziękujemy bardzo. Kazimierz.
męskich do miejsca trzeciego. Na środek zapraszamy przedstawicieli OSP Dutów. Miejsce drugie i całą drużynę z OSP Piętków. Zapraszam do nas. Dziękujemy bardzo. I miejsce pierwsze. OSP Orpelów. Zapraszamy. Jest i transparent. Zapraszamy kibiców. To też jest pierwsze miejsce dzisiaj, także śmiało, śmiało. Może coś uszczypniecie z tej nagrody. Chodźcie. Bardzo. Serdecznie Wam gratulujemy zajętych miejsc i udziału w dzisiejszych zawodach. Ale te zawody nie odbyłyby się bez pomocy i współpracy z zarządem oddziału powiatowego, gdzie ta współpraca pomiędzy nami jest idealna i razem możemy wiele. I w duchu prezesie na Pana ręce składam podziękowania za tą współpracę. Panowie, czym jest dla Was ta wygrana? Chyba zwieńczeniem tej ciężkiej pracy, jaką włożyliśmy w te przygotowania, bo ćwiczyliśmy od ponad półtora miesiąca każdego tygodnia i myślę, że chyba wywalczyliśmy to, co nam się należało. No to jak już Pan wspomniał o tych przygotowaniach, to na czym one polegały? Ćwiczyliśmy ćwiczenie bojowe, czyli tak naprawdę całą konkurencję, cały jej przebieg oraz ćwiczyliśmy biegi na sztafecie, czyli po prostu ile fabryka dała, biegaliśmy, żeby być jak najszybszym. Co jest istotne w tych zawodach? Myślę, że zaangażowanie całej drużyny i te całe poświęcenie, jakie chłopaki tutaj ofiarowali dla tego, żebyśmy mogli tutaj dobrze powalczyć. Zawody odbywają się co 2 lata, organizowane są. W poprzednich latach były też wygrane? 2 lata temu mieliśmy okazję również wygrać te zawody, czyli obroniliśmy tytuł mistrza powiatu. Na co zostaną przeznaczone te pieniążki konkretnie? Myślę, że na pewno kupimy kolejny sprzęt, który nam pomoże właśnie w zawodach rywalizować na największym, najwyższym poziomie. Myślę, że na to pójdzie. Tak się bawi i wygrywa Orpel!